Ci, którzy mnie znają lub przynajmniej czytają albo oglądają moje filmidła, wiedzą, że jedną z rzeczy, której najwyżej cenię w samochodach, jest praktyczność. Zdecydowanie cenię ją wyżej od tak zwanego prestiżu. Wręcz zawsze powtarzam, że brak zbędnego prestiżu pozostawia więcej miejsca na bardziej istotne rzeczy. Lecz czy mając do wyboru praktyczność i użyteczność lub bycie postrzeganym jako jednostka zrównoważona, nadal wybiorę to pierwsze? Chyba tak. Mógłbym powiedzieć, że jaka jest Multipla, każdy widzi. Chociaż tak naprawdę, mimo że od momentu jej debiutu minęły już 22 lata, nie każdy się tak naprawdę przyzwyczaił do jej specyficznych kształtów, szczególnie w przedliftowej wersji. Kształty te jednak, jak się okazuje, przekładają się na naprawdę przestronne, bardzo ciekawie zaaranżowane wnętrze. Przede wszystkim, jak większość już wie, Multipla jest samochodem sześcioosobowym, mającym po trzy miejsca siedzące w dwóch rzędach. Naprawdę spora rzadkość. Do tego, oprócz nietypowej aranżacji miejsc dla pasażerów, mamy tutaj wyjątkowo nietypową deskę rozdzielczą. Przez wielu jest ona uważana za paskudną. Ja tak naprawdę uważam, że wygląda sporo gorzej niż zewnętrzne elementa Multipli. No i rzeczywiście wszystko wygląda, jakby panował tutaj kompletny chaos. Konsola środkowa sprawia wrażenie zlepka przypadkowych elementów rzuconych od tak na powierzchnię i przyczepionych tak, jak o nią walnęły. Tak naprawdę jednak wnętrze Multipli okazuje się bardzo ergonomiczne, świetnie rozplanowane. Dodatkowo mamy tutaj masę schowków, czyli tego, czego należałoby się spodziewać po kompaktowym vanie. Dodatkowo po złożeniu środkowego przedniego siedzenia mamy aż 4 cup holdery, czyli jeden z ważniejszych testów Blogo zdany. Niestety nie ze wszystkim jest tak różowo. O ile dźwignia zmiany biegów umieszczona jest wręcz fantastycznie, o tyle dźwignia ręcznego już troszeczkę gorzej. Tak naprawdę, żeby uniknąć walnięcia o nią udem, ręczny należy zaciągać już po wyjściu z samochodu. Do tego jakość plastików jest, no, powiedzmy, starofiatowska. Proszę, cup holder w desce zupełnie powycierane. Tak samo obudowa mieszka, dźwigni zmiany biegów. Klamki wewnętrzne, jest raczej biednie. Z zewnątrz niewiele lepiej. O matko. Co robić? Fiat. Z tyłu, pomijając oczywiście jakość tworzyw, jest jednak przynajmniej równie dobrze jak z przodu. Miejsca naprawdę jest mnóstwo. Siedzi się co prawda dosyć specyficznie, nogi są dość wysoko, tyłek trochę niżej od ud, ale generalnie jeśli chodzi o przestrzeń, no naprawdę nie ma się tu niczego przyczepić. Do tego widoczność we wszystkie strony jest po prostu rewelacyjna. Pozostaje jeszcze oczywiście odwieczna tematyka bagażnika. Jak widać na załączonym obrazku, baz w usztywnionym pokrowcu wchodzi bez najmniejszego problemu. Ten samochód coraz bardziej mnie zaskakuje. Ciekawe, czy będę równie zaskoczony jego prowadzeniem. Odpowiedzi na pytanie, czy Multipla jeździ tak, jak wygląda, możemy powiedzieć zdecydowanie nie. Jeździ zupełnie normalnie. Te dziwne odgłosy to bok zachowy. Owszem, siedzi się wysoko, dosyć pionowo, no ale to jest van. No to jest coś, czego można było się spodziewać w takim samochodzie. Pod maską wesoło klekocze sobie 105-konny dieselek 1.9. JTD, bardzo udana seria silników.
Dynamika jest zupełnie niezła. Co prawda 105 koni to nie jest może jakoś bardzo dużo, ale całkowicie wystarcza, żeby sprawnie napędzać niewielki w końcu samochód, przynajmniej jeżeli chodzi o jego długość. Natomiast to, co tutaj naprawdę zaskakuje, to jest praca zawieszenia. Włoskie samochody zwykło się kojarzyć z autami twardymi, sztywno zawieszonymi, takimi bardziej sportowymi, można powiedzieć, przynajmniej jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy. Tutaj natomiast rodzinny van, no to przede wszystkim komforcik, wygoda. Jest po prostu super pod tym względem. Drugi temat to naprawdę zaskakująca zwrotność. Samochód się bardzo fajnie łamie, przynajmniej jak na przednią napędówkę. Prawdopodobnie jednym z powodów może tutaj być naprawdę mała długość tego samochodu, niecałe 4 metry. I co za tym idzie, niezbyt duży rozstaw osi. W takim przypadku, no rzeczywiście łatwiej o niewielką średnicę zawracania. A w manewrowaniu oczywiście pomaga fantastyczna wręcz widoczność. Powierzchnia szyb jest gigantyczna. Są one ustawione tak, że widać praktycznie wszystko. Jedyne, czego można się tutaj przyczepić w tym względzie, to to, że no nie widać końcówki maski. Co jest zresztą typowe w vanach. Gdy nie widać, gdzie kończy się samochód z przodu, no to póki człowiek się nie przyzwyczai, dość łatwo jest no, na przykład gdzieś przytrzeć. Ale tak poza tym, widoczność super. Lusterka rewelacja. Do miasta genialny samochód. No oczywiście z tą jazdą po mieście może być trochę gorzej, gdy wejdą przepisy penalizujące starsze diesle. A akurat tak się składa, że ten dieselek jest jedynym sensownym wyborem do multipli. Którykolwiek, czy to 105, czy 110, czy 115 koni, bo w takich wersjach wychodziły, ale na pewno nie benzyna 1.6, która była po prostu konstrukcją nieudaną. Znaną ze swojej awaryjności. Tam występowały jakieś problemy z rozrządem, o ile dobrze pamiętam. Natomiast jeżeli chodzi o JTD, jest to napęd znany ze swojej trwałości i niezawodności. Reasumując, bardzo dobra praktyczność, rewelacyjna widoczność, zaskakujący komfort i zupełnie zadowalająca dynamika. A że wygląda jak wygląda, tak naprawdę kto by się tym przejmował? Według mnie wygląda fajnie. Owszem, dziwacznie, inaczej, ale jest jakaś. I wiecie co? Według mnie totalnie będzie klasykiem. Zapamiętajcie moje słowa. Najlepsze jest natomiast to, że ten samochód może z powodzeniem służyć nie tylko jako basowóz, ale również jako transport dla całego zespołu. Tym konkretnym egzemplarzem pewien folk metalowy zespół jeździ na koncerty. Jak reagują ludzie na miejscu, nie wiem, właśnie w lokalach, w miejscówach, gdzie gracie, że podjeżdża folk metalowy zespół, który ma czcić Strygława i Twaroga i grać pieśni o woju twardostoju i podjeżdża multiplą. Przyjechaliście multiplą? Serio? Tak jak wszyscy. Multipla? Delfin z Downem? No tak. Wy tym przyjechaliście? Co tu dojechało? No mniej więcej tak wygląda. Dojechało, a ludzie chyba zadowoleni. Nie, tak szczerze mówiąc, nie zdarzyło się, żeby nie dojechało. Jak jeździmy w 6 osób, to się oglądają, nie? Patrzą, że multipla.
fotela, 6 osób w środku, bagażnik dachowy. Duża rodzina. 500 plus. Tak. Taborcy, przepraszam, romski, żeby. Tak. Żeby nie było tego. Community strike, community guideline strike. A jeszcze będzie ciekawie, jak będziemy jeździć z przyczepą kempingową. Kempingową? Tak. Nie wiadówką. A, z zapiekanką? Tak. Czad. No właśnie jest plan teraz, żeby przygotować tam, zrobić od nowa spanie, zrobić trochę miejsca, żeby można było graty pochować. No, tu będą, według mnie to jest taki mega pomysł. Tu będą plecaki, a tam będą graty i ewentualne spanie w sezonie, wiesz, po prostu. Jak się pojedzie na festiwal w Rumunii, to nie trzeba będzie noclegu załatwiać. Kiwniemy się w przyczepie. W Rumunii? Na przykład. Macie zamiar jechać tym do Romanistanu? Tak. O kurde. Szanuję to. Ja to w opór szanuję. Panie i panowie, zespół Morhana, ekipa prawdziwych hardkorów z Multiplom.